No, przegrany, ale chyba pożyteczny. Pożyteczny sparing. Przed ligą momentami z gry wyglądaliście naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tak, przegraliśmy mecz, ale trzeba powiedzieć, z kim graliśmy. No, rzeczywiście Siarka na pewno będzie bardzo się liczyła w grze o awans do drugiej ligi, więc te wszystkie nasze błędy popełnione dzisiaj na tle tego zespołu były po prostu bardzo widoczne. Został nam tydzień do ligi, wiemy nad jakimi elementami musimy popracować, szczególnie w grze defensywnej. W ofensywie stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, ale zabrakło tego ostatniego podania, ostatniego wykończenia, wtedy rzeczywiście można byłoby się o tą bramkę pokusić. Obiektywnie uważam, że troszeczkę za wysoki ten wynik, tak 2-0 to chyba było adekwatne to, co się działo na boisku, ale tak jak powiedziałem, przygotowujemy się do meczu ligowego i cieszę się, że mam materiał do analizy. No właśnie, wynik mniej ważny, ale z optymizmem chyba możecie na ligę czekać, bo jest co poprawiać, ale też jest dużo rzeczy takich pozytywnych. Tak, no mówię tym bardziej, że graliśmy z zespołem z klasy wyższej, czyli tak naprawdę przeciwnik lepszy od nas, więc nasza postawa cieszy. Ja jestem w ogóle zadowolony z tego okresu przygotowawczego. Graliśmy z dobrymi zespołami, zaprezentowaliśmy się z niezłej strony. Wydaje mi się, że już mam optymalną jedenastkę na ten najbliższy mecz, aczkolwiek chcę jeszcze zobaczyć sobie skrót z tego meczu jeszcze raz. Z optymizmem patrzymy w nową rundę. I o co będziecie walczyć, takie cele? Chcemy być czołowym zespołem czwartej ligi. Jeśli w zimie okazałoby się, że rzeczywiście jesteśmy gdzieś tam bardzo wysoko z niewielką stratą, na pewno będziemy próbować ograć coś więcej. W tym roku ta czwarta liga będzie wyjątkowo wyrównana. Tak naprawdę jest 7 drużyn, które będą się liczyły w grze o te najwyższe cele. No i chcielibyśmy po prostu się znaleźć na pewno w tej jakiejś tam czołowej trójce, czwórce. Wygrany chyba w dobrych nastrojach przystąpicie do już meczów o stawkę. No nie do końca, bo też dzisiaj było kilka takich fragmentów, szczególnie tak gdzieś od 25 minuty pierwszej połowy, gdzie no przeciwnik był sporo tutaj minut przy piłce i to jest trochę takie niepokojące. I na pewno ta forma jeszcze nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli. No, nie ukrywam, że cieszy mnie to, że nie straciliśmy dzisiaj bramki, bo w ostatnich sparingach, no niestety, ale nam się to przytrafiało. Rozmawialiśmy na ten temat, analizowaliśmy i na pewno to jest dla mnie rzecz, która tutaj jest satysfakcjonująca. Również o wynik, prawda, no bo w piłce nożnej gra się o wyniki. Dlatego to zwycięstwo też na pewno mnie cieszy, ale no ja zawsze staram się chłodno podchodzić do tematu i zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze sporo było dzisiaj mankamentów. Niewątpliwie w drugiej połowie stworzyliśmy kilka sytuacji takich ciekawych, była swoboda w rozgrywaniu akcji i to jest optymistyczne. No i 3 bramki mamy, wszyscy napastnicy strzelili, także to chyba też jest ważne, że tak może troszkę pewniej wejdą w ligę, bo tych bramek też mało strzelać. No nie da się ukryć, no dzisiaj Ropa strzelił pierwszą bramkę w meczach kontrolnych i do tego na 1-0, także też mnie to cieszy. Na pewno cieszą mnie bramki Mroza, czy tak samo Gęby z karnego, bo to przecież też wiemy o tym, że nie zawsze się udaje strzelać z rzutów karnych. Ale dzisiaj no, Gębalski był aktywny, Mróz, Robski, także no, na pewno to mnie satysfakcjonuje, no co tu dużo mówić, ale też no, zdaję sobie z tego sprawę, że w środę gramy z na pewno no, nieco trudniejszym przeciwnikiem, bo przeciwnik występuje 2 ligi wyżej jak Korona. I za tydzień też gramy z, no, po prostu mecz ligowy i mecze kontrolne to jest zupełnie inny świat jak mecze ligowe i zdaję sobie z tego sprawę, że na pewno będzie po prostu trudniej. Właśnie w porównaniu do tego meczu z Wisłą też było widać, że troszkę już świeżości złapaliście, także chyba już teraz zostaje tylko czekać właśnie na te mecze. Na pewno trochę zawodnicy wypoczęli, zeszliśmy już z treningów dwufazowych. W tym tygodniu trenowaliśmy tylko raz, 2 razy dziennie, tak to po jednym treningu. I to było dzisiaj widać, że zawodnicy inaczej się poruszali. No, no po prostu na pewno, jak to powiedzieć, z tą formą na pierwszy mecz może być nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo to zawsze tak jest, że po prostu no, ten pierwszy mecz jest trochę taką niewiadomą, a też należy wziąć pod uwagę to, że no, Siarka jest inną drużyną. Chyba każdy ma świadomość, każdy kibic, że sporo zawodników odeszło, sporo zawodników przyszło nowych, także no, jakby to powiedzieć, na te efekty też tutaj naszej gry, naszej pracy należy trochę poczekać, ale broń Boże, ja się tutaj nie asekuruję, bo w każdym meczu będziemy grali o zwycięstwo, zarówno w środę w Wejherowie, jak i za tydzień w niedzielę z Wisłą. Czy ma Pan już może wykrystalizowaną jedenastkę na Wejherowo pomału w głowie?
No, z pewnością trochę będzie się ta jednostka być może różniła, jeśli chodzi o Wisłę, ponieważ no, dwóch zawodników, którzy na pewno aspirują i walczą o to, aby grać w pierwszej jedenastce, nie będzie grało, bo pauzują za żółte kartki. No i jakby to powiedzieć, oni z nami nie będą w środę w Wejherowie. Tutaj nazwiska mam, nie da się ukryć, że przecież jakby to powiedzieć, te jedenastki się powtarzają, jeśli chodzi o mecze kontrolne, ale ja ciągle podkreślam to, że ważne jest to, aby zawodnicy na siebie naciskali i nie ukrywam, że cieszy mnie tutaj zachowanie i forma młodych zawodników, którzy no, nie da się ukryć, ale mocno naciskają na starszych zawodników, tak żeby, no i walczą o skład. Nie?